Michał Krawczyk, Radio RSC, zapraszam Państwa na rozmowę, a dziś w filii numer 4 na Rawce Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach ze mną pani Katarzyna Malinowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy sobie może od takiego małego podsumowania. Co w ostatnim czasie ciekawego się działo u Państwa w filii numer 4? Filia numer 4 już ma taki system roczny przygotowany. Raz w miesiącu u nas odbywają się plastyczne zajęcia dla dzieci. Ostatnie, jakie się odbyły, były związane oczywiście z niespodzianką dla taty, z okazji Dnia Taty. Oraz planszówki. Planszówki na razie były to planszówki dla młodzieży, popołudniami, żeby młodzież mogła się tutaj spotkać i pograć. Nowością będzie taka delikatna zmiana w czasie wakacji, ale to za chwilę. I oczywiście projekt z budżetu obywatelskiego Aktywny Senior, który tutaj przyciągnął seniorów zarówno z Rawki, jak i tych, którzy już gdzieś tam w mieście nie znaleźli miejsca dla siebie i z przyjemnością przyjechali tutaj do nas, do tych pięknych okoliczności przyrody. Przejdźmy może do głównego dania, czyli właśnie tych niespodzianek. Wakacje w bibliotece. Co przygotowali Państwo na najbliższe miesiące? Właściwie miesiąc, bo mamy teraz zaplanowane, rozumiem, te atrakcje na lipiec. Oczywiście biblioteka przygotowana jest już na całe wakacje i na lipiec i na sierpień, natomiast mamy tych zajęć tak wiele, że postanowiłyśmy dozować te przyjemności i na razie przedstawiamy Państwu do Waszej dyspozycji właśnie lipiec. Można się już zapisywać na zajęcia w bibliotece i zajęcia dla dzieci prowadzi oddział dla dzieci, czyli Widok, filia numer 2, czyli centrum miasta, ulica Jagiellońska oraz filia numer 4, osiedle Rawka. Niezależnie od tego, skąd Państwo są, mogą Państwo się zapisać na warsztaty w którejkolwiek placówce Państwo będą chcieli i którekolwiek zajęcia Państwa zainteresują. Oczywiście mówię o dzieciach. Dlatego, że zajęcia w bibliotece tak ogólnie postanowiłyśmy w tym roku, że będą zawężone dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Jeżeli się zdarzy tak, że ktoś będzie chciał przyjść z rodzeństwem, które będzie miało tych lat 11, to też nie będzie jakiegoś tam większego problemu. Chodzi tylko o to, żebyście Państwo wiedzieli, w jakim wieku mniej więcej dzieci będą na tych zajęciach. Każda placówka przygotowała swój plan działania. Na plakacie w każdej placówce, na stronie biblioteki, na Facebooku biblioteki mogą Państwo sobie zajrzeć i prześledzić wszystkie te zajęcia. Natomiast istotne jest to, że filia numer 4 prowadzi regularne planszówki, które się odbywają w każdy poniedziałek wakacji i w godzinach porannych od 11 do 13 są to planszówki właśnie dla dzieci młodszych, 6-10 lat. Natomiast w tym roku pierwszy raz stwierdziłyśmy, że chcemy też, żeby jednak starsza młodzież miała też coś dla siebie i od 16 do 18 będą się odbywały planszówki dla młodzieży. Na zajęcia planszówkowe nie trzeba się zapisywać, można sobie po prostu z marszu na nie przyjść. Biblioteka teraz ma sporo gier, ponieważ z budżetu obywatelskiego gry zostały zakupione, więc filia numer 4 też wypożycza planszówki, będą świeże i myślę, że będzie ciekawie. Jeżeli chodzi o pozostałe zajęcia, to we wszystkich bibliotekach mamy zajęcia plastyczne, bardzo, bardzo różne, naprawdę ciekawe i przyjemne, przygotowane właśnie odpowiednio do wieku uczestników. Z większości zajęć będzie można oczywiście wrócić do domu z jakąś ciekawą niespodzianką, przygotowaną samodzielnie przez uczestników zajęć. Filia numer 4. Poniedziałki ma planszówki, natomiast oddział dla dzieci na widoku poniedziałki zachęca do czytania. Czytania w tajemniczym ogrodzie przy szkole podstawowej numer 4. To będą interesujące zajęcia, w których będzie połączone czytanie z książek, oczywiście z jakimiś ciekawymi atrakcjami dla dzieci. Wszystkie zajęcia są bardzo atrakcyjne, przygotowane przez bibliotekarki, które już od wielu lat prowadzą zajęcia dla dzieci, zajęcia, które cieszą się popularnością. Proszę pamiętać o tym, że ruszyły zapisy i biblioteki nie są z gumy, więc kto pierwszy, ten lepszy. Czekamy na Państwa. Proszę się decydować szybko. Podsumowując, lipiec w bibliotece. W oddziale dla dzieci, czyli Widok, zapraszamy w poniedziałki, wtorki i czwartki od godziny 11 do 13. W filii numer 2, czyli centrum miasta, zapraszamy
w każdy wtorek i czwartek od godziny 10 do 12. Filia numer 4, Rawka, zaprasza w poniedziałek, wtorek i środę od godziny 11 do godziny 13 i planszówki dla młodzieży w każdy poniedziałek od 16 do 18. Powiedzmy jeszcze może o samych zapisach. Rozumiem, że do każdej filii jest oddzielny kontakt, tak? Tak. Jeżeli chodzi o informacje o zajęciach, możemy się dowiedzieć w każdej placówce, w której jesteśmy. Natomiast jeżeli chcemy się zapisać na zajęcia, robimy to albo osobiście, albo telefonując bądź mailując do konkretnej filii, w której chcemy uczestniczyć w zajęciach. Danych konkretnych, bo każde zajęcia mają swoją nazwę, odbywają się konkretnego dnia, więc zapisujemy dziecko na konkretne zajęcia. Albo mówimy od razu, że moje dziecko będzie chodziło te konkretne 2 tygodnie, czyli kolejne 3 dni z rzędu w jednym i w drugim tygodniu. I tak zapisujemy dzieci. A konkretne dane do kontaktu znajdują się na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej, jak również na Facebooku. I pojawią się również na naszym Facebooku. Prosimy pamiętać, że rodzice lub opiekunowie, którzy przyprowadzają ze sobą dzieci, są zobowiązani do podpisania zgód na uczestnictwo dzieci w zajęciach i wykorzystanie zdjęć, które będą robione na pewno na tych zajęciach, oraz o zadbanie o to, by dzieci miały ze sobą coś do picia, bo lato mamy nadzieję, że będzie ciepłe. To już koniec dzisiejszej audycji Gość Dnia. Przypomnę, że miałem przyjemność rozmawiać z panią Katarzyną Malinowską, kierownikiem filii numer 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach. Dodam również, że pełna rozpiska zajęć, a także dane do kontaktu do poszczególnych filii znajdą państwo na naszej stronie internetowej radio.rsc.pl, na naszym Facebooku oraz na facebookowej stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach. Do usłyszenia.